Na jednym bilecie z Warmii i Mazur do wielu miejsc na świecie. Tak, to prawda. W drugiej połowie czerwca zostanie uruchomione połączenie z portu lotniczego Olsztyn-Mazury do Monachium. Po przesiadce polecimy, gdzie dusza zapragnie. To jest bardzo ważny kierunek, bo jest to otwarcie praktycznie na cały świat podróżowania. Przed nami kolejne możliwości, w grę wchodzi Londyn, kraje skandynawskie, no i miejsca w Europie te, które pozwolą dalej przybliżać pasażerów na Warmię i Mazury, no i w drugim kierunku również. Przypomnijmy, w styczniu zostało uruchomione pierwsze regularne połączenie do Berlina, a dzień później do Krakowa. Prace nad rozwojem portu nabierają tempa. Jak czytamy w przekazach prasowych, w 2016 roku planowane jest obsłużenie w Szymanach 57 tysięcy pasażerów. Do 2025 roku ma być ich już tu 500 000. Na dziś statystyki wyglądają następująco. Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że to lotnisko było potrzebne i jest potrzebne. W ciągu 2 miesięcy odprawiliśmy już 2,5 tysiąca pasażerów, kilkaset operacji lotniczych, a jesteśmy jeszcze poza sezonem letnim, sezonem turystycznym. Wysokie loty mają już miejsce na pełnych obrotach, jednak dzięki Monachium, które jest jednym z większych hubów w Europie, wraz z sezonem działalność portu lotniczego Olsztyn-Mazury sięgnie zenitu. Tak bynajmniej warto to widzieć. We see here potential for growth and for development. Widzimy tutaj szansę na rozwój, potencjał do przewozu znacznej grupy ludzi do Berlina i chcemy, żeby region miał bezpośrednie połączenie z centrum w Monachium i połączenia światowe. Modernizacja portu lotniczego została sfinansowana w 76% ze środków regionalnego programu operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013. Właścicielem tego obiecującego obiektu jest województwo warmińsko-mazurskie, które z całą pewnością przekaże jeszcze wiele dobrych wiadomości. Zima się kończy wraz z coraz silniejszymi promieniami słońca. Dni są coraz dłuższe i cieplejsze, a natura powoli zaczyna się budzić do życia z zimowego letargu. Niestety, jak Polska długa i szeroka, nieodzownym elementem tego sielskiego obrazka jest mieszanka ryku strażackich syren i kłębów dymu, unoszącego się nie tylko nad porządkowanymi ogródkami, ale przede wszystkim nieużytkami. Odkąd właściwie pamiętam, właśnie okres wiosenny to jest okres takich wzmożonych działań strażaków związanych z gaszeniem pożarów suchych traw na różnego typu nieużytkach, przede wszystkim na nasypach kolejowych, różnego typu miejsca, gdzie pozostawiona była roślinność, martwa roślinność. Tych wyjazdów jest bardzo dużo, czasami notujemy ich kilkadziesiąt, na przykład w roku ubiegłym było to około 70 wyjazdów, tylko w tym okresie, prawda, wczesnowiosennym. Nadal zbyt mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie straty niesie ze sobą kontynuowanie niechlubnej tradycji wiosennego wypalania traw, co według statystyk Straży Pożarnej stanowi aż 70% wszystkich pożarów w okresie wiosennym. Pożar to bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego, ale nie tylko. O niebezpieczeństwie, jakie mogą stwarzać takie pożary, można by mówić bardzo dużo, prawda? Są to przede wszystkim działania na niekorzyść środowiska naturalnego, prawda? Wszyscy doskonale wiemy, że zabijamy wszelkiego rodzaju życie w tych terenach, zarówno zwierzęta, rośliny, później, prawda, występują duże problemy z odbudowaniem tej całej szaty roślinnej. Mogą to być utrudnienia w ruchu drogowym, często właśnie dym, który powstaje przy tego typu pożarach, ściele się na drogi i w związku z tym niebezpieczeństwo powstawania wypadków drogowych. Należy też pamiętać, że stwarzając pożar nie tylko ryzykujemy życiem i zdrowiem własnym, innych ludzi oraz zwierząt, ale także tworzymy zbędne koszty, które pokrywane są z naszych kieszeni. Wiadomo, że wiąże się to zawsze z poważnymi kosztami i każdy taki wyjazd to jest kilkaset złotych, prawda, koszty paliwa, koszty
inne związane z amortyzacją chociażby sprzętu, ze zniszczonym sprzętem, prawda, gdyż są to działania w trudnym terenie. Często taki sprzęt ulega uszkodzeniu, prawda, trzeba go sukcesywnie uzupełniać. Musimy też pamiętać, że nawet najsprawniejszy i najlepiej wyposażony strażak nie może być w dwóch miejscach jednocześnie. Gdzieś może wybuchnąć pożar, w czasie gdy strażacy są zaangażowani w walkę z innym, do wybuchu którego wcale nie musiało dojść. Dołączamy się więc do apelu naszych strażaków o jak najszybsze alarmowanie w przypadku zauważenia pożaru. Przede wszystkim zaś o rozsądek i niewzniecanie ognia na terenach objętych zagrożeniem pożarowym. Mimo łagodnej zimy wielu z nas z niecierpliwością oczekuje na nadejście ciepłych dni i przebudzenie przyrody. Wszystko wskazuje na to, że topiąc Marzannę 21 marca, morąskie przedszkolaki na dobre pożegnały zimę. Aby zaobserwować pierwsze oznaki wiosny, odwiedziliśmy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Szymanowie, gdzie uczniowie oraz ich opiekunowie mają pełne ręce pracy w związku z nadchodzącą porą roku. Rozpoczynamy wiosenne sprzątanie. Po okresie zimowym uczniowie porządkują pomieszczenia i wybiegi zwierzęce. Wymieniamy ściółkę, usuwamy wszystkie zanieczyszczenia z wybiegów, tak żeby zwierzęta mogły bezpiecznie korzystać z wiosennego wypasu. Wiosna to również czas, kiedy w parku zwierząt pojawiają się nowe stworzenia. Mogliśmy zobaczyć małą wiewiórkę czy wysiadywanie jaj przez strusie. Uczniowie starają się, aby pomieszczenia i miejsca, w których bytują młode zwierzęta, utrzymać w jak najlepszym stanie. No i wiosna to przede wszystkim piękna pogoda, słońce. Czekamy na spacerowiczów. Niemalże w sąsiedztwie parku zwierząt znajduje się stworzone w ubiegłym roku arboretum. Tam również możemy dostrzec pierwsze oznaki wiosny. Pierwsze takie wiosenne prace w arboretum, a więc odkrywamy tutaj rośliny, które są wrażliwe szczególnie na niskie temperatury. Następnie uczennice z drugiej klasy SPDP, też szkoły przysposabiającej do pracy, wycinają suche, uszkodzone części roślin. W arboretum znajduje się 250 gatunków roślin, które wymagają dużego zaangażowania i pracy, którą wykonują uczniowie ośrodka. Czeka nas, jak widać, dużo pracy, bo jeszcze kretowiska musimy rozgrabić, zasilić rośliny. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Szymanowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Morąg do odwiedzin zarówno parku zwierząt, jak i arboretum. Są to miejsca, w których możemy z bliska obserwować i obcować z przyrodą. Szczególnie w okresie wiosennym atrakcje znajdujące się w Szymanowie mogą pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Zapytaliśmy mieszkańców Nidzicy, co sądzą o swoim mieście, czy miasto im się podoba oraz czego im w nim brakuje. Nidzica dzisiaj jest nawet fajna, dużo rzeczy można zrobić. Jest sala sportowa, dużo szkół jest. Jest taka zła, zamek jest ładny wśród turystów lato, bo to jest droga taka, brama wjazdowa na Mazury. Ogólnie jest ciekawa. Bo jako miasto mi się bardzo podoba. Jak obiecał, że Gagowicz nie buduje, czy zamy taka brama wjazdu na te jeziora, do lasów. No, ja nie mam na temat coś do powiedzenia złego, raczej wszystko jest okej. Okay. Ludzie są dla mnie uprzejmi, chociaż jestem o kulach. Grzecznie i młodzież ustępuje, drzwi otwiera, także nie mogę narzekać. W tym mieście się urodziłem. Może się przeniosę na jakiś czas, wyjadę z kraju na jakiś moment, żeby zarobić, a tak to wrócę tutaj zapewne. Jeżeli nie, to na obrzeża najwyżej. Zadbana, czysta. Tak, szkoły tak. Bardzo fajne są. Aktualnie jesteśmy w gimnazjum. Wszystko jest w porządku tutaj. Nic więcej nie potrzeba. Rzadko tu bywam, ale jest piękna. No jest zamek, który tutaj widzicie panowie. Oj, wiele innych rzeczy. W ogóle czyste miasto. Ładne. Bardzo ładne, no nie. Pewnie, że ładne.
piękna. Rydzica to kiedyś była uważana bramą dla Rydzica, do tej pory pozostała. No, już jak widzimy, zamek świadczy, że Rydzica jest takim miastem, że warto odwiedzać. Nieprzyjemne miasteczko bardzo i mała okolica także. Bardzo pięknie. Zamek XIV-wieczny, który jest usytuowany tutaj na wzgórzu. Co mamy jeszcze do pokazania tutaj? Szlaki rowerowe, jezioro Mulew. Zamek, że zamek krzyżacki nasz jest takim atutem Nidzicy. Ogólnie dużo tam jest rzeczy, no bo jest biblioteka, jest sala rycerska, na której odbywają się jakieś różne zajęcia. No, ogólnie fajny jest. Mieszkańcy Nidzicy lubią swoje miasto, a szczególnie są dumni z górującego nad miastem krzyżackiego zamku. Niestety, tak jak inne miasteczka regionu, Nidzica powoli się starzeje. Młodzi wyjeżdżają przede wszystkim za pracą. Potrzebowałoby trochę renowacji, mi się wydaje, bo jest ładne, mamy się z czego, no, jesteśmy z tego dumni, ale no, długo nie był remontowany. Tylko za mało pracy dla młodej. A tak to dobrze. Za mało jest takich chyba bardziej miejsc spotkań młodzieży, dla młodzieży. Wydaje mi się, że tego jest za mało, bo nie mamy nic tutaj takiego chyba. No nie ma zbytnie tak. Może więcej takiej zieleni, więcej krzewów kwitnących, żeby było jeszcze bardziej ładnie i kolorowo. To moim zdaniem tego nam brakuje. Fatalne w ogóle. Same doły, jak jedziesz samochodem, to można zęby pomówić. Taka jest prawda. Duże bezrobocie. Niby jest małe, ale dużo ludzi nie pracuje. Słabe drogi są i to bardzo przeszkadza. No w sumie też młodzież nie ma za bardzo co robić w Nidzicy, tak mi się wydaje. Brakuje nam na pewno jakichś miejsc dla młodzieży do posiedzenia, bo nic tak tutaj nie ma. Zaniedbana. Dziurawe drogi i tyle. Nudna. Nic dla młodzieży. W zasadzie, no i co można powiedzieć, niewiele się zmienia, od 30 lat minęło, a to prawie non-stop to samo. No i bidna, bo zapożyczona, nie ma z czego działać. Także no, perspektyw żadnych. Ogólnie mało się dzieje takich rzeczy dla młodzieży i mogłoby być więcej właśnie organizowane. Jest za mało imprez jakichś, grupowych spotkań, no, ale nie narzekamy. Po drogi u nas, no tutaj na Maja, co nie być runda, no bo nam fatalnie są problemy, przeważnie tam ta ulica, to na tej stronie są kłopoty. Zobaczyć te same chodniki do Polski, główna ulica. Ale burmistrz mówił, że się będzie starał, no i się cieszymy, że coś będzie. No choćby, żeby ci ludzie mieli trochę tej pracy. No na pewno przydałby się jakieś tam, czy zakłady pracy, czy zamiast zamykać, to żeby otworzyć, żeby ci ludzie mieli gdzie tutaj pójść do pracy. No komunikacji tak specjalnie nie ma, tak żeby gdzieś tam tych autobusów, czy gdzieś tam było, czy trochę więcej, czy jakoś inaczej. Basen jakiś kryty dla dzieci, dla dzieciaków, jakieś zabawy, więcej imprez, Nidzicy. Jaka jest Nidzica? Taka, jaka jest. Inna nie będzie. Bezrobocie, jeszcze raz bezrobocie, jeszcze raz bezrobocie. Roboty nie ma. No i co tu dużo gadać? Dzisiaj idę ulicą Traguta, ja patrzę, a tam Zdziałdowa firma wygrała przetarg i dla nich praca jest, dla nas nie ma. No i co tutaj dużo mówić? Bezrobocie, bezrobocie, jeszcze raz bezrobocie. No. Wierzymy, że Nidziccy samorządowcy posłuchają głosu swoich wyborców i jak najszybciej przekonają do swojego miasta inwestorów, którzy szybko zapełnią lukę tak bardzo potrzebnych miejsc pracy, czego serdecznie całej Nidzicy życzymy. Jego kwietnia 2016 roku rozegrane zostało spotkanie w ramach 23. kolejki trzeciej ligi między Sokołem Ostróda a Startem Działdowo. Sobotnie spotkanie było debiutem przed ostrudzką publicznością w meczu ligowym trenera Tomasza Sokołowskiego. W dwóch rozegranych na wyjeździe meczach w rundzie wiosennej zespół Sokoła Ostróda poniósł dwie porażki z wymagającymi rywalami.
Przyjazd do Ostródy trzeciego od końca tabeli startu Działdowo był okazją do przełamania złej passy. Na pewno te dwie porażki w Łomży i Wełku, no gdzieś tam w chłopakach było widać, że gdzieś siedzą bardzo i ten początek był troszeczkę w naszym wykonaniu nerwowy. Zdawałem sobie sprawę, że startu przyjedzie bardziej nastawiony defensywnie, gdzieś licząc na kontry i się tutaj nie zawiodłem i trzeba było grać cierpliwie, także tutaj tak chcieliśmy grać i tak graliśmy. Na pewno było jeszcze jest dużo mankamentów do poprawy, bo ta cierpliwość cierpliwością, ale no, troszeczkę fantazja zawodników nieraz ponosiła i było tak, że no, nie stwarzaliśmy sobie sytuacji, szczególnie do przerwy. No ale po jednej właśnie z akcji oskrzydlającej Dawid Kowalski dośrodkowuje i Kamil Smith otwiera nam i troszeczkę nam było łatwiej w tym momencie. Już chłopaki trochę zeszło te powietrze, ta presja, że po dwóch porażkach no, trzeba tutaj odnieść zwycięstwo. I nam się udało. To najważniejsze to zwycięstwo. Oczywiście w drugiej połowie też mieliśmy kilka sytuacji, kilka fajnych akcji oskrzydlających i poprzeczka i słupek. Także na pewno cieszy, tak? I to dopiero pierwsze spotkanie. Zwycięstwo musi być podparte następnymi dobrymi spotkaniami. Podopieczni trenera Leszka Sosnówki, zespół startu Działdowo zajmuje obecnie 16 miejsce tylko z 10 punktami. Gramy młodym składem lub bardzo młodym, z kilkoma, dwoma, trzema rutyniarzami. Także naszym celem od samego początku tego sezonu jest budowanie zespołu z myślą o nowej czwartej lidze. No i myślę, że tutaj to co mogliśmy, to pokazaliśmy na tyle, na ile mogliśmy przeszkadzać zespołowi Ostródy. Przeszkadzaliśmy. Dobiła nas jeszcze tutaj kontuzja naszego bramkarza, który na wiosnę jest naszym najlepszym zawodnikiem. I biednemu wiatr troszkę w oczy wieje, ale nie narzekamy. Zespół Sokoła Ostróda posiadał dużą przewagą i większość czasu spędzał na połowie przeciwnika. Pierwszego gola strzelił w 34 minucie wychowanek Sokoła Kamil Smith, który wykorzystał dośrodkowanie Dawida Kowalskiego i po efektownym szczupaku strzałem głową zdobył prowadzenie. Trener Tomasz Sokołowski daje szansę gry wychowankom klubu z ulicy 3 Maja. Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i przydatności dla zespołu otrzymało 5 zawodników. Ostrócka drużyna otrzymywała przewagę przez cały mecz. Przed utratą kolejnych goli zespół z Działdowa ratowało słupki i inne elementy bramki. Mimo ogromnej przewagi zawodnicy z Ostródy strzelili jeszcze tylko jednego gola. Sztuki tej dokonał w 59 minucie Michał Jankowski, który wykorzystał rzut karny. Ostrudzianie wykonali program minimum, czym zapewne poprawili humory swoim kibicom.